Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesiczem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej. Znajdujemy się w starej Warszawie, że tak to powiem. 3 lata temu, luty 2020. To już są zdjęcia historyczne i archiwalne, gdzie, jak widzicie, nie ma ani 9 peronów, nie ma nowego dachu i właściwie tutaj nic nowego nie ma. To jest stara stacja, jak wyglądała wcześniej. Zwróćcie uwagę, że tutaj widzimy peronów 7. I tak faktycznie Warszawa Zachodnia od 1933 roku wyglądała. Z tym, że na początku nazywała się jako Warszawa Czyste. Warto podkreślić też tutaj, że peron 8 został dołączony, który właśnie teraz widzicie, do Warszawy Zachodniej dopiero w 2012 roku stał się częścią, a w 2021 roku, mniej więcej w grudniu, został zmieniony jako peron 9, bo się pojawił nowy peron przy peronie 7. Co warto podkreślić, do 2014 roku nie było nawet hali dworcowej przy Alejach Jerozolimskich, bo dopiero to się wydarzyło właśnie w 2014 roku, kiedy powstał cały kompleks West Station, również z halą dworcową i kasami po tamtej stronie. Wcześniej była tylko hala dworcowa po lewej stronie, jak teraz patrzymy, czyli przy ulicy Tunelowej, a to już wygląda na teraz mniej więcej trochę podobniej, prawda? To nie są zdjęcia aktualne, to są zdjęcia sprzed roku, to są zdjęcia ze stycznia 2022 i w tym filmie Wam pokażę, jak wyglądała przebudowa Warszawy Zachodniej w tym roku, abyście mogli trochę lepiej to zaobserwować na przestrzeni czasu, w jednym filmie wszystko spakowane. Więc rozsiądźcie się, napijcie się kawy czy coś, bo trochę to zajmie mniej więcej 20 minut. Tutaj zaczynając bezpośrednio od stycznia, co warto podkreślić, to jest to, iż wtedy faktycznie został otwarty peron 7, nowy, a tutaj przy częściach podziemnych no, był wykop jeszcze w niektórych miejscach, tak? Nie ukrywajmy tego, poziom minus 2 w niektórych miejscach był jeszcze wykopywany, a w pozostałych elementach już faktycznie pojawiały się elementy stropu. I jak widzicie tutaj, już nawet mamy w tym miejscu strop na poziomie minus 1, czyli sufit, przepraszam. A tutaj dalej znajduje się pozostałe elementy i dokładnie widać też zarys całego tunelu tramwajowego na poziomie minus 2. Kładka była już oddana do użytku, bo jakoś musiało być dojście do nowego peronu 6 czy 7, który został oddany do użytku. A tu macie przekrój tego, jak to wyglądało na przestrzeni lutego i stycznia. Warto podkreślić, że jak widzicie w lutym już się zaczęło powoli budowanie podpór wszystkich pod nowy strop, który był na poziomie minus 2 i był realizowany, jak i również to, że w lutym cały czas trwały prace przy peronie 8. Peron 8 został oddany do użytku dopiero w marcu 2022 roku i też dopiero wtedy pociągi mogły stąd odjeżdżać. Co warto podkreślić, większość pociągów nie odjeżdża stąd, bo do niego dojazd jest aktualnie trochę utrudniony przez układ torowiska. Mało tego, jednak krawędź peronowa nie jest przejazdowa, jest tylko krańcowa, tylko i wyłącznie da się wjechać od strony zachodniej Warszawy, przez co tam głównie stacjonują pociągi towarowe Budimexu, który aktualnie realizuje tą inwestycję. Przez co też tak to wygląda i nie inaczej. Mają dzięki temu dobry, łatwy, szybki dojazd, jak i również wielką reklamę na dachu. Ale co faktycznie trzeba podkreślić, to jest to, iż w lutym dużo się zmieniło, nawet jeżeli chodzi o te przejście podziemne. Strop był coraz bardziej widoczny, pojawiły się nowe elementy dachu, jeżeli chodzi o budynek wielofunkcyjny i przy peronie 8 oczywiście trwały też dalsze prace przy dachu, ale od spodu, bo nowy dach, jak widzicie, tutaj jest całkowicie czysty, nie ma zupełnie jeszcze nawet paneli fotowoltaicznych, to się dopiero pojawia biało później na przestrzeni czasu. I tak to się łączyło w jedną całość. Co jeszcze mogę tu Wam powiedzieć bezpośrednio, to jest to, iż wtedy też się zakończyła bezpośrednio część wykopu, tutaj jak widzicie właśnie po lewej stronie, na wprost nawet, nie ma już bezpośrednio wykopu przy tym tunelu tramwajowym, a przy części
Rono 9, już wtedy rozpoczęły się prace bezpośrednio przy montażu z wind. Oczywiście takim początkowym dopiero, spokojnie, i to bardziej przy części Alei Zeimskich. I przejście podziemne już było oddane do użytku. Przejście podziemne było już oddane do użytku mniej więcej w poprzednim roku, w grudniu 2021, więc tu dużo się nie zmieniło, ale jak widzicie, mamy luty, kwiecień, marca nie mam, bo mi folder zniknął z marcem, więc niestety tego miesiąca nie mam w całym moim podsumowaniu. Dlatego jest duża różnica, bo zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj strop w lutym, a w kwietniu, no trochę się zmieniło, nawet na samym budynku wielofunkcyjnym ten nowy dach, który tutaj wystaje do całej hali dworcowej, gdy pojawi się, powoli się pojawia, też to się zmienia. Nie mówiąc o tym, że tutaj, tu się faktycznie dużo zmieniło, zwróćcie uwagę, jak to wygląda w lutym, a w marcu, no faktycznie tych dziur już nie ma, wszystko jest mniej więcej pozałatane, a tutaj patrząc od tej perspektywy, to możemy stwierdzić, że wszystko jest gotowe i tak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o tą nową część, bo tak jak powiedziałem wcześniej, w marcu został oddany do użytku peron 8 i wszyscy byli szczęśliwi i tak to działało. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że z Warszawy Zachodniej w 2017 roku korzystało mniej więcej 60 tysięcy pasażerów dziennie i około 1 tysiąca pociągów na dobę. Co warto podkreślić, wtedy to była stacja numer 1 w Polsce, jeżeli chodzi o największe obciążenie. To się zmieniło, bo już rok później było tylko 40 200 pasażerów na dobę, co dawało 8 miejsce w Polsce, a kolejnych danych nie mam pod ręką, więc wam nie powiem. Ale trochę zmalał ten licznik, ale spokojnie, po przebudowie to się zwiększy, jak będą dobre przesiadki z tramwajami. Tylko na to też chwilę poczekamy. W maju mamy już bezpośrednio ładny zarys wejścia tutaj ze schodami ruchomymi, które się znajdują, jak i również uporządkowanie ogólnie placu budowy. Mniejsza ilość rusztowań, lepszy i lepiej uporządkowany oczywiście też peron 8, który tutaj widzimy. No i budynek wielofunkcyjny ma już prawie docelową elewację z tej strony i wygląda całkiem ładnie. Taki szary, no taki nowoczesny, teraz się tak robi, te budynki takie szare właśnie, albo betonowe, żeby nie było widać też zabrudzeń, może i to dobre podejście, nie wiem, nie mnie oceniać, jestem ciekawy waszych może opinii, co sądzicie o budynku wielofunkcyjnym. Budynek wielofunkcyjny, jeśli ktoś z was nie wie, to jest ten, który widzicie teraz na środku, za dachem wielkim. To jest budynek, w którym jest całkowicie zarządzana cała Warszawa Zachodnia, od części kolejowej, torowej, poprzez samą stację, czyli budynek dworca, cały nowy dach i podziemia. To wszystko jest tutaj zarządzane, aby oczywiście nic złego się nie wydarzyło. Jak widzicie, w maju oczywiście żadne perony kolejne nie były rozkopywane, bo wtedy też większość prac przeniosła się już powoli na część torowiska zachodniego, ale tamte podsumowanie będzie trochę później na kanale, to nie wiem, zrobię pewnie już na początku nowego roku, więc spokojnie, jeśli chcecie to zobaczyć, to możecie, taka autopromocja, kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, bo wtedy zobaczycie właśnie mniej więcej, jak to będzie wyglądać, bo nie jestem w stanie wam tego wszystkiego pokazać, a ten film już trwa 20 minut i jak niektóre filmy wyglądają właśnie w ten sposób, ujęcia ogólnie, że tak jakoś lecimy dziwnie, ludzie idą do tyłu, pociągi jeżdżą pod prąd, to dlatego, że puściłem nagrania od tyłu, więc spokojnie, to nie jest tak, że coś się działo. Ale możecie zobaczyć tutaj, że na dachu zaczęły się pojawiać rusztowania pod nowy element, czyli panele fotowoltaiczne. Tutaj zasypki jeszcze nie było bezpośrednio nad przejściem podziemnym do peronu 9, ale można było mniej więcej zobaczyć, że już powoli to faktycznie następuje. Przygotowanie przynajmniej do tego momentu. Sam latający spodek, który właśnie widzimy, całkowicie działał wtedy. To oczywiście powoli jest już przenoszone. Teraz już połowicznie to jest chyba robione, z tego co pamiętam, mniej więcej. A przy peronie 9 powstawała nowa konstrukcja pierwszego zadaszenia z wyjścia podziemnego całej stacji. Tak będą wyglądać mniej więcej zadaszenia z wszystkich wyjść. Tu macie też porównania już na przestrzeni czerwca i lipca, jak to wyglądało. Więc możecie mniej więcej to zaobserwować. Też tutaj ten wielki podest z podkładów, które widzicie po lewej stronie, to są wszystko podkłady, które są później użytkowane na terenie całej stacji i jest ich co niemiara. Tutaj też zwróćcie uwagę, że pojawił się ten czarny materiał na przejściu podziemnym. Dzięki niemu jest to izolowane całkowicie od płynów i wszelkiego rodzaju innych substancji, dzięki czemu nic nie przechodzi na dół. To jest bardzo ciekawa substancja. Nie powiem wam jej nazwy, bo nie jestem w stanie wymówić jej poprawnie, więc tak to mniej więcej w skrócie wygląda. Co warto podkreślić, w lipcu bardzo ładnie były widoczne tutaj już schody do przejścia podziemnego na poziom minus 1, a w tym miejscu będzie się znajdować hala dworcowa przy ulicy Tunelowej. Z kolei przy peronie 9 mamy już jedno wyjście całkiem ładne z dachem, drugie jeszcze powstające bez dachu, ale i tak całkiem ładnie. No i oczywiście winda.
Na razie tylko szyb windowy, spokojnie. Winda się dopiero pojawiła pod koniec roku. Też tutaj warto podkreślić, że na przestrzeni tego roku było oczywiście przejście podziemne do pylonu 9, ale schodów ruchomych czy windy nie było do tego miejsca, więc to tylko i wyłącznie było przejście dla w pełni sprawnych, no i nie mówiąc o takim banalnym elemencie jak walizki, no lepiej nie chodzić na ten pylon. Ogólnie na większość pylonów teraz jest utrudnione dojście, tylko i wyłącznie od pochylni da się faktycznie wjechać jedną stroną, ale na pylon też się nie zajdzie. Ale tutaj, jak widzicie, na przestrzeni lipca i sierpnia, czy coś się zmieniło? No jest oczywiście pociąg tramwajowy, o którym mówiłem. Budynek wielofunkcyjny wygląda też całkiem podobnie. Rusztowanie na dach jest również podobne. Tutaj ta część izolacyjna również wygląda podobnie. No właściwie jakby się nic nie zmieniało. Ale to jest dlatego, że na przestrzeni wakacji, raz, wakacje, dwa, no problem wojny na Ukrainie był nieubłagany. Pamiętajcie o tym, że to dotknęło wszystkie branże. Nie będę mówić o tym, że oczywiście tutaj surowców brakowało, czy osób na budowie, ale też chodzi o takie błahe elementy, jak to, że większość prac była bezpośrednio po drugiej stronie Warszawy Zachodniej i tutaj po prostu mniej musiało się dobywać, więcej działo się pod ziemią, ale i tak, spokojnie, trochę się działo. Bo o tym, co zapomniałem powiedzieć, a w lipcu się działo, to jest to, iż na przejściu podziemnym właśnie pojawiła się wtedy podłoga, na razie początkowa, dzięki czemu można już tam było chodzić po ludzku. Z tym, że to oczywiście była podłoga tylko na części placu budowy, gdzie nie ma przejścia dla pieszych normalnego, tylko dla budowniczych, ale ja miałem okazję się tam przejść z racji tego, że często tam wpadam i obserwuję, jak to wygląda trochę od innej strony. Tutaj jak widzicie, wyjścia też już całkiem ładnie się prezentują, obydwa z tego kierunku i po prawej stronie są już elementy nowego dachu, który będzie zamontowany bezpośrednio nad pylonami 5, 4 i 3, gdzie tutaj jeszcze w sierpniu nikt o tym nie myślał, kiedy to będzie. W sensie wszyscy się pytali oczywiście, kiedy się rozpocznie rozbiórka tych pylonów. Nikt tego nie chciał, ale nikt właściwie też nie wiedział, kiedy do tego dojdziemy, jeżeli chodzi o opinię publiczną, bo po prostu były inne prace ważniejsze realizowane, głównie przy wiaduktach nowych, nasuwaniu ich, czy też innych elementów. Też warto podkreślić, że wtedy kładka była tylko i wyłącznie do pylonu 5 i na nim trzeba było zejść do przejścia podziemnego i nie dało się dojść na przykład bezpośrednio kładką do Alei Jerozolimskich. To było niewykonalne. We wrześniu tak samo to wyglądało, jeżeli chodzi o kładkę. Tutaj oczywiście większe uporządkowanie, nie ma jeszcze samej izolacji. Dach wygląda mniej więcej ładnie. Panele fotowoltaiczne no są nad betonem 8. Sam podest z wszystkich podkładów wygląda dosyć podobnie. Więcej elementów nowego dachu faktycznie pojawiło się. No i co chyba najbardziej trzeba podkreślić, to jest to, iż tutaj no, winda na środku pedonu zaczynała już przybierać swoje ostateczne kształty, jeżeli chodzi o tą część szklaną. Oczywiście nie ma barierek jeszcze. Schody ruchome były powoli już montowane, faktycznie łączyły się tutaj w jedną całość, a wyjścia od strony Alei Jerozolimskich, które tutaj właśnie widzicie, jak widzicie, no ładnie są już zaprezentowane. Oczywiście jeszcze bez tych części szklanych po bokach, ale sam element najważniejszy, czyli dach, aby pasażerowie nie moknęli, kiedy wychodzą z przejścia podziemnego, już jest. A wszystkie osoby chyba, które korzystają z wyjść z metra, dobrze wiedzą, że wyjścia zadaszone, a nie zadaszone, to jest duża różnica mimo wszystko. Tutaj jeszcze kolejne porównanie. Wrzesień, październik, przechodząc bezpośrednio do października. Czy coś się zmieniło w dużej perspektywie? No, pewnie stwierdzicie, że znowu nic się nie dzieje. Ale nie, bo zwróćcie uwagę, że ściana przy budynku wielofunkcyjnym zaczynała być już bezpośrednio przygotowana raz do ocieplenia, raz do innych elementów, a dwa do tego, by faktycznie już niedługo rozpoczęła się część budowy nowej hali dworcowej przy ulicy Tunelowej. To wtedy się tutaj zaczynało i oczywiście wszyscy nie mogli się tego doczekać. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że w kolejnym miesiącu rozpoczęła się rozbiórka pylonu 5, więc wytrzymajcie naprawdę, bo wtedy już faktycznie prace znowu przyspieszyły na głównym froncie, gdzie większość z Was mogła obserwować ten plac budowy. Żeby nie było, działo się tutaj więcej, bo jak widzicie, tutaj ta kopatka wykopuje fundamenty pod nową część dachu dla hali dworcowej, a przy pylonie 9, no tak jak moglibyście się spodziewać, mniej więcej podobnie jak było wcześniej, bo oczywiście przy schodach ruchomych nic się nie wydarzy jeszcze przez najbliższy czas, nie będą oddane do użytku, a windy są dopiero montowane od grudnia, więc w październiku nie mogliście jeszcze ich tutaj uświadczyć czy jakkolwiek zobaczyć. Dobrze, tak to wyglądało w październiku 2021 i może przejdziemy sobie
trochę dalej. Też tutaj zwróćcie uwagę na to, że teraz zmieniliśmy układ. Dobrze wiem, że pewnie się większość z Was spodziewała takiego układu na przestrzeni całego filmu, ale w ten sposób pewnie część z Was na telefonie prawie mało co widzi, ale chciałem zastosować ten model i układ, abyście mogli trochę zobaczyć więcej zmian. W październiku 2022 dużo się nie działo, bo nie było rozbiórki. W listopadzie 2022 rozpoczęła się rozbiórka peronu 5, a w grudniu rozpoczęły się prace rozbiórkowe z peronem, właściwie z peronami 4 i 3. Z tym, że jak widzicie, tutaj jeszcze elementy dachu były, tylko i wyłącznie przejścia podziemne już były powoli oskubowane z tego, co tam jest, powstawały grodzia, no i inne pozostałe elementy były zdejmowane, czyli oczywiście mała architektura, ławki, śmietniki, czy innego rodzaju obiekty. Miałem okazję to zobaczyć, ale mało widać oczywiście, bo jest dużo śniegu. Co do paneliów fotowoltaicznych, jak widzicie, mniej więcej to podobnie wygląda już od października. Na całym dachu jest to zamontowane. Czy to działa już? Nie powiem Wam, bo możliwe, że musi być wszystko dane do użytku i wszystko połączone w jedną całość, aby to funkcjonowało jako jedna spójna, dobra rzecz. Co warto podkreślić, mało tego, że tutaj to widzicie, to jest to, iż w grudniu zostało oddane do użytku dalsze przejście kładką do Alei Zrzymskich i zejścia bezpośrednio na peron drugi czy peron pierwszy, a w listopadzie mogliśmy schodzić z kładki bezpośrednio na peron nie piąty, jak to wcześniej było, tylko na peron czwarty, ponieważ peron piąty rozpoczął się z rozbiórką. Też tutaj zwróćcie uwagę, że dosyć szybko peron piąty zniknął, bo w listopadzie jeszcze jakieś świeczki tutaj widzimy faktycznie, a w grudniu nie ma nic po nim śladu. Jest tylko i wyłącznie śnieg na równym podłożu. Oczywiście tam, gdzie była sieć trakcyjna, to kawałki peronu musiały pozostać, żeby podtrzymywać to. A tutaj budynek historyczny, który jest wpisany do rejestru zabytków, zostaje, więc na razie będziecie musieli go jeszcze obserwować. Wiem, że o niego pytacie, więc Wam odpowiadam, że on zostaje, a kiedy będzie wyremontowany, to jeszcze jest uzgadniane z tego, co kojarzę tam z odpowiednimi organami. Tutaj też zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o torowisko, że tutaj prace się dopiero rozpoczynają od grudnia 2022 i w 2023 roku faktycznie tu trochę tego zobaczymy zmian, jeżeli chodzi o to torowisko. Ale dobrze, przejdźmy do listopada, bo mieliśmy taki przegląd mniej więcej paru miesięcy na nas. A w listopadzie jak wyglądała rozbiórka peronu 5? No to tutaj oczywiście widzimy w głównych mniej mierze rozbiórkę przejścia podziemnego, bo to jest chyba największy element, który tutaj się znajdował. Jak widzicie, nie ma już żadnych dachów, zadaszenia czy czegokolwiek, jest tylko i wyłącznie elementy rozbierania tego wszystkiego w drobny pył, a później zasypywania, żeby tego nikt nie zauważył, że tu kiedyś takie małe, wąskie przejście podziemne, w którym było pełno gołębi, w ogóle istniało na mapie Warszawy. Oczywiście to tak nie jest, że gołębie się stąd wyniosą, nie wiadomo gdzie się podzieją. No, w sumie to tak jest. Jestem bardzo ciekawy, gdzie te stworzenia znajdą sobie nowy urok. Może w jakimś budynku nowych, te powstały obok Warszawy Zachodniej, tych nowych, West Station, gdzie PKP ma swoje siedziby. Kto wie? Warto podkreślić, wiem, że nie lubicie, jak mówię to słowo, ale mam jakąś taką przyjemność i skłonność do niego, że napis, który się znajduje na samym dachu Warszawa Zachodnia, tutaj po prawej stronie, który uznajecie, że on jest zbyt bardzo po lewej stronie, jest dlatego tak przesunięty, ponieważ sam dach nie będzie równej długości na wszystkich peronach. On jest faktycznie przesunięty specjalnie na lewo, aby później całkiem ładnie się połączył i oczywiście tak było wcześniej w projekcie, więc nic nie dało się już później zmienić. Tutaj jak widzicie, ta izolacja zaczęła się rozlewać na pozostałe elementy przejścia podziemnego, dzięki czemu można było się przykładować raz i na śnieg i na późniejszą zasypkę, z tym, że oczywiście tego się tutaj się na to nie spieszą, no bo po co się spieszyć, jak cały teren jest i tak nasz, jeszcze przez najbliższy ponad rok będzie to budowane, więc właściwie no to gdzie tu się spieszyć. Warto też tutaj zwrócić uwagę, że zaczęły się już pierwsze prace przy przygotowaniu planu budowy do budowy części hali dworcowej. Się zastanawiam, czemu te ujęcia tak dziwnie wyglądały, czemu człowiek szedł do tyłu. Zapomniałem, że to jest do tyłu. Tutaj też zwróćcie uwagę, że jest dojazd techniczny. Tylko i wyłącznie jeden wtedy jeszcze do peronu piątego, aby można było wjechać koparkami, ciężarówkami czy innymi pojazdami, które będą zbierać cały materiał po wyburzeniu. W grudniu nastała zima.
Nie wiem, czy jeszcze taką mu świadczymy w 2023 roku, w okresie zimowym, ale można faktycznie zaobserwować, że to ładnie zasypało. I też ładnie widać, gdzie są rozjazdy, bo one są odśnieżone i jest to czarny element na wszystkich szynach. Oczywiście to nie jest tak, że tam jest odśnieżone, tylko tam jest system odladzania i odmrażania, by faktycznie nie zamarzały szyny, bo wtedy się nie będą rozjazdy otwierać i zamykać poprawnie, a tutaj aktualnie powstaje łącznik pomiędzy dwoma torami linii średnicowej, przez który mamy takie wielkie utrudnienia do 9 stycznia 2023. Więc tam to powstaje, jeszcze film o tym zrobię na początku stycznia pewnie, jak już wrócę w końcu do swojej pełni sprawności. Tutaj widzicie, kładka już jest całkowicie oddana do użytku. No może prawie całkowicie. W sensie jest dojście do Alei Zrzymskich, nie ma pochylni od Alei Zrzymskich, nie ma też oficjalnego zejścia w postaci schodów. To co aktualnie tam jest, jest tylko i wyłącznie zejście tymczasowe do czasu zrealizowania pozostałych elementów, jak i również to, że zejścia są na kolejne perony. Tutaj peronu 5 nie ma, tak? Peron 4 i 3 rozpoczęły się z rozbiórką, a które tory są aktualnie użytkowane, to łatwo zobaczyć po prostu, gdzie szyny widać, a gdzie szyny nie widać, bo są obśnieżone, bo nic nie jechało. Z drugiej strony w grudniu rozpoczęły się już prace faktycznie takie widowiskowe przy budowie hali dworcowej z tej strony, dzięki czemu to faktycznie widać. Będzie to bardzo podobnie jak przy części przy Alei Zrzymskich, czyli West Station. Będą dwa wejścia, podwójne drzwi automatyczne, przynajmniej tak mi się wydaje, bo patrzę tutaj na mniej więcej ten podgląd, jak patrzymy teraz tutaj od góry i tak to właśnie wygląda, że będą dwa, czyli nie będzie jednego niesymetrycznego bardziej po lewej stronie i same wyjście z przejścia podziemnego będzie dokładnie takie same, czyli schody zwykłe po środku i po bokach schody ruchome do góry i do dołu, żeby to się wszystko ładnie łączyło. Zejścia, wyjścia z przejścia podziemnego również będą po drugiej stronie ulicy Tunelowej, bezpośrednio na przystanki autobusowe, czy też na taksówki i inne miejsca parkingowe, więc tu będzie wszystko całkiem ładnie połączone w jedną całość. Jak widzicie, ta ściana budynku wielofunkcyjnego była chroniona przed śniegiem, ale dosyć mocno wiało. Zresztą jak widzicie, śnieg też dawał sobie poznać, bo jak lecę tutaj dronem, to jest taki trochę element Gwiezdnych Wojen, że lecimy i właśnie cały śnieg w nas wlatuje, konkretnie w kamery. Tutaj też już od początku mniej więcej 2022 roku było wygrodzone tutaj część na górze nad przejściem podziemnym, gdzie w przyszłości powstanie oczywiście przystanek tramwajowy, z tym, że kiedy powstanie ten przystanek tramwajowy? Przy Alejach Jerozolimskich całkiem niedługo. Pod całą Warszawą Zachodnią poczekamy, bo na to na razie nie ma nawet oficjalnych planów. Te tramwaje zapowiadały, że na przestrzeni, na przełomie 2022 roku i 2023 roku faktycznie będzie umowa na budowę już tego nowego łącznika tramwajowego, czyli bezpośrednio odtąd do Bitwy Warszawskiej 1920, czyli do pętli Banacha, ale kiedy to zostanie zrealizowane i kiedy ogłoszone, na to poczekamy. Na to będziemy czekać już w nowym roku 2023, a ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i posłuchanie mojego smętnego i smutnego głosu jeszcze w starym 2022 roku. Co mogę Wam powiedzieć, to jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeszcze będą dwa filmy z podsumowania z tego roku. Będzie to w formie przelotu nad całością, z torowiskiem i o samym torowisku trochę opowiem, bo tam się faktycznie trochę więcej działo niż tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cześć!